10 najbrzydszych budowli. Materiał opracowany na podstawie gadżetomania.pl. Siedziba SAS w Londynie, brytyjskie Secret Intelligence Service, mieści się w jednym z najbrzydszych budynków na świecie. Co ciekawe, stało się tak na ich własne życzenie. Architekt Terry Farrell, który zaprojektował to paskudztwo, musiał dostosować się do kolejnych próśb agencji. Z konieczności zrezygnował m.in. z większości okien i musiał dodać fosę. Obelisk w Puerto Maldonado. Z tego dziwnego peruwiańskiego obelisku można by wykroić 3 całkiem ładne budynki. Niestety projektanci zdecydowali, że lepiej będzie połączyć zupełnie niepasujące do siebie elementy. W ten sposób konstrukcja otrzymała rzeźbioną podstawę, futurystyczny środek i zwieńczenie przypominające romans średniowiecznej wieży z socrealistycznym blokiem. Szczególnie paskudnie prezentuje się podstawa, która sama w sobie mogłaby być ciekawą atrakcją turystyczną, odnoszącą się do peruwiańskich tradycji. Z większej odległości obelisk wygląda, jakby brudził się od dołu, lub co gorsza, porastał dziwnym, ciemnym grzybem. Bostoński ratusz. Może się wydawać, że Boston jest miastem dość rozwiniętym i takie miasto powinno posiadać bardzo atrakcyjny ratusz. No i niestety to, jak wygląda ten ratusz, można śmiało nazwać brutalizmem. Tego typu budynki mają zarówno swoich zajadłych przeciwników, jak i miłośników. Jednakże, no nie ukłamujmy się, one są po prostu brzydkie. Szczególnie w zestawieniu z bardziej subtelną architekturą reszty Bostonu. Wieża Cullen. Wcześniej znana również pod nazwą Wieża Lincolna, znajduje się w Louisville. Budynek został oddany do użytku w 1966 roku i tamtego czasu zbiera bardzo zróżnicowane oceny. Bywa nazywany zarówno klejnotem, jak i architektoniczną porażką. No, nie kłamujmy się, on wygląda tak naprawdę jak blok, taki typowy, komunistyczny, prosto z Polski, tylko z dodanym pierścieniem na górze. Tutaj uwaga, bo powoli wchodzimy w budynki, które są tak brzydkie, że aż ładne. Idealnym przykładem jest siedziba Longaberger w Newark. Jest to gigantyczny koszyk w stanie Ohio. Firma, której siedziba znajduje się w jego wnętrzu, zajmuje się, uwaga, produkcją koszyków. Sam budynek to gigantyczna kopia ulubionego koszyka założyciela firmy, Longabergera. Dość łatwo sobie wyobrazić radość, jaką musiał odczuwać Longaberger z urzeczywistnienia swoich marzeń, ale mimo wszystko budynek zbiera dość mieszane recenzje. First World Hotel w Malezji. Jest to hotel dysponujący 7351 pokojami. Ustanowił światowy rekord Guinnessa dla największego hotelu na świecie pod względem liczby pokoi. W 2006 roku posiadał 6000 pokoi, co czyniło go największym hotelem do czasu, gdy The Palazzo uzyskał ten tytuł. Hotel First World składa się z dwóch wież, w których mieszczą się pokoje. Budynek miał być kolorowy i bardzo ekstrawagancki, no i może by się udało, gdyby te kolory były choćby nieco bardziej wyraźne, albo gdyby ktoś to bardziej przemyślał, no ale nie ukłamujmy się. Wygląda to jak wymiociny jednorożca. Elephant Building w Bangkoku. I to już jest cholerne paskudztwo. Budynek zaprojektowany przez Summit Jusami został oddany do użytku w 1997 roku. Słoń jest jednym symboli Tajlandii i jako taki stanowi całkiem przyjemny widok. To, co widzicie przed sobą, to miało być słoń. Nie wiem, w jaki sposób chciano tym czymś nawiązać do słonia, ponieważ słoń ma nogi, tułów, trąbę, duże uszy, no i okej, gdzieś oko powiedzmy dostrzegam. Ucho też, ale ten dziób kaczki, to nie wiem, w jaki sposób miał nawiązywać do słonia. No kurczę, nie ukłamujmy się, wygląda tak jakiś nieudany eksperyment komunistycznych budowlańców, wiecie, lubiono walnąć taki blok z jakąś dziurą w środku jeszcze za czasów PRL-u. Taki socrealizm trochę.
ambasada Rosji w Hawanie. Hawana, słońce, palmy, kolory, cygara i ambasada Rosji. To architektoniczne paskudztwo zostało zaprojektowane przez Aleksandra Roczegowa i oddane do użytku w 1985 roku. Nikt nie wie, o co w tym wszystkim chodziło, czy to miał być jakiś robot, czy to miało pokazać, jak bardzo Rosja jest smutna w porównaniu z Hawaną, czy też ukazać, że Rosja jest tak bardzo estetycznie zacofana względem krajów latynoamerykańskich. No nie wiem, niczego innego w tym nie jestem w stanie dostrzec. Wygląda to trochę jak jakiś schron atomowy. O! I wiadomo, o co chodziło. Nie zmienia to faktu, że jak na piękny latynoamerykański kraj jest to wyjątkowo paskudna budowla. Torre Velasca. Wieżowiec w centrum Mediolanu, zbudowany w 1984 roku. Wieża ma 106 metrów wysokości i bardzo charakterystyczny kształt zmutowanego grzyba. Budynek determinuje panoramę znacznej części centrum Mediolanu. Torre Velasca jest włosko-modernistyczną interpretacją wyzwań architektonicznych stojących przed generacją architektów tworzących niedługo po II wojnie światowej. Wpisuje się w kontekst lokalnej architektury poprzez inspirację dziełami takimi jak katedra w Mediolanie czy zamek Sforzów, a także włoską odmianą secesji stylu Liberty. Bryła nawiązuje też do tradycji lombardzkiego budownictwa obronnego oraz typowego włoskiego zamku średniowiecznego. Budynek ma zarówno funkcje komercyjne, jak i mieszkalne, ale przede wszystkim jest brzydki. Hotel Tianzi, o Boże, kto to wybudował? Hotel w mieście Langfang w prowincji Hebei. 9-piętrowy hotel o wysokości 42 metrów, zbudowany w 2000 roku. Nazwa oznacza Hotel Syna Niebios. Jednak używana jest także nazwa Dom Trzech Herosów, która nawiązuje do kształtu budowli. Fasadę budynku zdobią postaci popularnych w wierzeniach ludowych trzech bóstw gwiezdnych zwanych Sunging. Figury sięgają od ziemi do końca ostatniej kondygnacji, a ich głowy oraz ręce wystają poza obrys frontowej elewacji. Postaci przedstawiono w tradycyjnych strojach oraz z atrybutami ich cech w dłoniach. Okna znajdują się na ścianach pomiędzy postaciami oraz w ornamentach ich szat. Nazwa hotelu pochodzi od okolicy, w której go zbudowano, to jest od ogrodu Syna Niebios. W przeciwieństwie do bogato ozdobionej elewacji, pokoje urządzono skromnie. Jedynie dwa z nich wyróżniają się z całości ze względu na swoją lokalizację. Pierwszy pokój umieszczono w brzoskwini trzymanej przez jedynego z bogów, natomiast drugi zlokalizowano w głowie środkowego bóstwa. Z powodu nietypowego wyglądu i konstrukcji fasady budynek zdobył tytuł największego na świecie budynku wizerunkowego i pod tą nazwą umieszczony został w Księdze Rekordów Guinnessa w 2001 roku. Trzech mężczyzn, których udaje budynek, to szczęście, dobrobyt i długowieczność. No dobrze, trzeba przyznać, że on jest fajny, nietypowy i raczej nie widuje się czegoś takiego na co dzień i raczej nie mieszka się w postaciach. Tak swoją drogą, ciekawe, czy są pokoje umieszczone na wysokości końca nóg, że tak powiem. Nieźle. Ale wyobraźcie sobie coś takiego w jakiejkolwiek innej kulturze, na przykład u nas słowiańskiej, żeby wybudować wielkie pomniki naszych prastarych bogów, Peruna, Velesa i dajmy na to Dażboga, a następnie w nich mieszkać. Albo nie wiem, wyobrażacie sobie jechać do Grecji i mieszkać w wielkim posągu Zeusa, Posejdona i Hadesa? Że to jest absurdalne, ale wiecie, Chińczycy, kto ich zrozumie? Więzić w obozach koncentracyjnych dzieci za miskę ryżu i kazać im robić iPhony, atakować bezbronny Tybet, roznosić wirusa i walnąć wielką rzeźbę na środku miasta, w której się mieszka. No, po prostu level Chiny. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to ciekawe oraz światowa historia. Trzymajcie się. Cześć.